A oto kolejny odcinek, zagrajmy Fallout 2. Baza wojskowa i nowy towarzysz, Skynet w ciele robota, sztuczna inteligencja, która była uwięziona w tym superkomputerze, chciała się wydostać, no i teraz będzie podróżować ze mną. Kontrolowała ta sztuczna inteligencja tę bazę, przynajmniej w stopniu w takim, jakim jej to umożliwiono wcześniej. Na pewno broń trzeba będzie mu zmienić. Bo dostał tę strzelbę bojową, nie? Ja sobie może podejdę do samochodu. Bo dostał strzelbę bojową, a mamy na pewno w bagażniku tę broń, którą ma Vic, czyli tego CWAS-a, tak? To na pewno byłoby lepsze, więc... Cassie D dźwiga za dużo rzeczy. A co tu się stało? Halo? Momencik, niech no ja sobie go tutaj zobaczę na szybko. A faktycznie, jakiś funcik za dużo. Funcik za dużo to... Zawleczka waży dokładnie 1 funt. Zabiorę zawleczkę, żeby nie był przeciążony, a granat mu zostawię, tak? Dobra, teraz powinno być wszystko dobrze. Ten poziom załatwiony, no nie? Jeżeli chodzi o roboty... Aha, tu jakiś uciekł, widzę. No ale dobra, to zaraz siedzę. Zaraz tu jeszcze wrócę. Najpierw samochód... Najpierw przywrócimy przede wszystkim pełną moc do bazy, tak żeby były, tak żeby zamiast tych barier czerwonych były takie żółte chyba były. O, mam nadzieję, że tutaj jakieś obrażenia nie wejdą. Dobra, szybko przebiegnę. Żeby te roboty mi tam... O, udało się. Żeby te roboty mi nie chodziły, wiecie, przez te barierki czerwone. No i nasi towarzysze, żeby czasami gdzieś podczas walki nie chodzili, nie otrzymywali obrażeń tam na tych polach. Dobra, zobaczymy, czy teraz się uda tak fajnie przebiec szybko. Tutaj. Nope, 12 plus 9. Jakieś obrażenia tu weszły, trudno. Chłopaki, wychodzimy stąd. Wychodzimy. Robot. Czemu ten robot... Robot nie umie się tak szybko przemieszczać jak nasze postacie w biegu, ale ja mu chyba w ogóle nie ustawiałem... Stój? Ja mu chyba... Zmieńmy szyk, żeby on się w ogóle blisko trzymał. O, trzymaj się blisko mnie, żeby chociaż starał się jakoś nadążyć. Więcej komend... Poza tym chyba dobrze, co? Damy mu lepszą broń na pewno. Miałem w bagażniku też tam więcej pewnie tych granatów elektromagnetycznych, bo ja to zbierałem. Tam dużo ich chyba nie było, ale w samej bazie dużo zebrałem. Ja w bazie zebrałem ile? 17. A to by pewnie wystarczyło. Żeby tylko to jakoś fajnie wychodziło. Dobra. Potrzebujemy... O, tego na pewno potrzebujemy. Granaty elektromagnetyczne to mogę zostawić. Mentaty jeszcze mamy, tu jakieś dyski, 4 sztuki, tak? Ktoś chyba jeszcze dźwigał jakieś granaty tutaj z towarzyszy. Gdzie jest mój robot? Robot, mam dla ciebie nową broń. Stój! Handel. No, to będzie lepsze. 98, no też więcej amunicji trzeba by mu podrzucić. Ale spoko, to się wszystko zrobi. Teraz amunicja do strzelb będzie musiała być dzielona na 3. Strzelba bojowa, no. Nope. A to jak najbardziej. Poza tym wszystko dobrze? No może seria zawsze to niekoniecznie. Ustawimy tak jak u innych. Żeby tu najbliższy, no dobra. Robot wyglądał dobrze. Wygląda dobrze. Punkty akcji 10... Punkty wytrzymałości 115, udźwig, a udźwig fajny, będzie można wynosić też różne rzeczy z lokacji, chociaż tak jak mówiłem, z tą kasą już nie ma problemów. Te implanty będą drogie, nie? No właśnie, w sumie implanty będą drogie jeszcze. To tam się jakoś załatwi, nie? Podleczyć się muszę na pewno. Jak tam w ogóle chłopaki? Wszyscy zdrowi chyba byli, nie? Pełnia sił, robot. Robot w pełni naprawiony.
Tak, tu są wieżyczki. Wracamy do bazy. No i jakoś trzeba to będzie porobić. A, jest teraz full zasilanie tutaj. Jakoś tak jaśniej, nie? Nawet nie jakoś tam, tylko po prostu jaśniej. Komputery wszystkie chyba tutaj sobie posprawdzałem. Tu był robot. Amunicję brałem od niego? No warto teraz amunicję zbierać. O, taką do strzelb, żeby jeszcze więcej tego było dla robota przecież, nie? Stanowczo. Ten tu uciekł, tak? Bo mu stukłem soczewki. Dobra, podejdę tu do niego, może na skradaniu, żeby... Nie wiem, czy on zacznie uciekać. Co się dzieje? Dobra, tu może podbiegnę. Tu może załączę skradanie, zobaczymy, czy będzie uciekał. Nope. Jakieś pchnięcie, żeby lepiej się przebić przez metalowy pancerz robota, czujniki, pyk. I... A, taki niedobitek, nie? 275. I co, jeszcze jakieś uciekło? Worki tutaj porobione. Doszła mi walka wręcz. Dobra, myślę, że możemy tutaj wrócić. A, tu jest jeszcze jakiś robot. Stop! Taki to taki nieprzeszukany. A, wezmę jakąś... Aha, dobra, nie wezmę, nie mogę podnieść. No to, to nie wezmę. Robotowi damy amunicję. Stój. Aha, z robotem to się tak nie da, tak? Trzeba na handlu mu dawać. Taki wyjątek krytyczny. Traktowany jak jakiś typowy kontajner, taki przedmiotowy. Nieważne, to tam sobie z tym poradzimy. Sulik, proszę się odsunąć. Poziom drugi. Maksymalny udźwig 900, a robot... Ciekawe, ile robot waży. O, takie bariery. Bariery możemy sobie wyłączać sami. Jeżeli mam odpowiednie umiejętności, znaczy umiejętności na odpowiednim poziomie. Ciekawe, czy te roboty dałoby radę jakoś wpakowywać na ten czujnik laserowy. Bo tutaj chyba się automatycznie ginęło, czy jak to było, czy tylko alarm się załączał. Nie pamiętam, na pewno nie będę tego sprawdzał. A nawet jakby od razu zabijały, to może bym expa nie dostawał wtedy. No nie będę tego testował. O, tutaj powinno pójść dosyć łatwo. Zacznijmy sobie od dołu. Oczywiście save'a zrobię. Miejmy nadzieję, że nie będę musiał ładować za często. Ach, to może być ciężki odcinek. Wejdźmy sobie tutaj. Wszyscy. Zamknę drzwi, żeby coś tu nie przyszło. O, tu są barierki, to stąd na pewno żaden robot nie przyjdzie, nie? To ten skład będzie można unieszkodliwić. Zamkniemy sobie drzwi, tylko żeby ten robot nie wyszedł. Zamkniemy drzwi na klucz, żeby coś tu nie weszło, coś tu nie wyszło też. Bo biorąc pod uwagę naszych towarzyszy, to... O, zręcznie zamykasz drzwi, dobrze. To różnie się mogą zachowywać. O, granaty się przydadzą na pewno. Granaty. W ogóle podleczyć bym się musiał, nie? 113. Dobra. Za dużo tych steampacków nie ma. Ciastko jest za to. Granaty. W ogóle... Właśnie, żeby to jeszcze jakoś fajniej działało, to rzucanie. Może włożyć sobie punkty? Niech ja się zastanowię. Retoryki już bardziej nie będę podnosił. Sztuka przetrwania, jeszcze tam jakieś książki. No, sztukę przetrwania zawsze warto podnosić. Ale to nie jest jakieś super ważne. Retoryka na pewno ważna i jest dobrze. Nauki ścisłe, no więcej nie potrzebuję. Zwłaszcza, że robota mamy, on to każdy test nauk ścisłych to sam by porobił. Otwieranie zamków chyba już nie będę podnosił. Jakby zaszła jakaś potrzeba, to jest umiejętność główna, to bez problemu się to podniesie.
Jakby co, narzędzia mamy fajne. Narzędzia w sensie wytrychy. I elektroniczne, i te zwykłe, fajne, więc chyba wszystko otworzę, co będę chciał. Leczenia więcej nie będę potrzebował. Pierwsza pomoc to tam się z tych książek nabija fajnie. I tak jest dużo, i tak z tego nie korzystam. Ale jak się skończą te steampaki, to może trzeba będzie zacząć. Broń biała dużo, ręczna broń palna, pewnie coś tu więcej włożę. Walkę wręcz trzeba będzie jeszcze podnieść, żeby zdobyć mistrzostwo w boksie w Nowym Rino, nie? Ale myślę, że... Weźmy. Zmniejszy się szansa na load jakiś. Tamte punkty wrzucanie. I tak będę z bliska rzucał, ale chodzi o to, żeby to jakoś nie przeleciało, po prostu przez wroga nie poleciało gdzieś tam w eter. Rzucanie. Dołożę sobie trochę. Znaczy, dołożę wszystko. Dobra. 46. Spoko. Jak nie macie problemów z ladowaniem, to nie róbcie takich rzeczy, jak ja przed chwilą zrobiłem. Drzwi zamknięte. To możemy wszystko zniszczyć bezproblemowo. Tutaj jakieś bronie, amunicja były. Wszyscy zdrowi. Czy o czymś powinienem jeszcze pamiętać? Może save'a zrobię po prostu. Save'a zrobię. YouTube 36. Co tu było? Jakieś takie rzeczy. Dobra, zróbmy tutaj. Zróbmy tutaj sobie save'a. Na wszelki wypadek, jakby coś się dziwnego odwaliło na tym poziomie. Jeżeli chodzi o granaty, to teraz szansa, jakbym chciał sobie rzucać, patrzcie ile tu tego jest, przykładowo jakieś 70%. Uwaga, robimy eksperyment naukowy, żeby tylko w robota sobie nie rzucić, nie? Bo on też jest mechaniczny, więc to mogłoby być różnie. No i tak ta celność słaba. No, ale to fajnie niszczy te roboty. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o test granatów. Dobra, podejdę sobie tu. A, oni też strzelają. Nawet jak... Nie, te roboty nie powinny być aktywne, nie? Te nie powinny. To może nie będę zużywał tutaj tego. Zrobiliśmy eksperyment celnościowy. Tych robotów się nie lutuje, nie? Będę pałką po prostu tutaj atakował. Wymach. Tak po czujnikach. O, 86 tam nawet. No, ale tutaj są spore pancerze, nie? 86 szansa z takiej pałki. Oni będą mi tu pomagać. No, żeby sobie tylko w plecy nie strzelali, bo to by było smutne. O rany, obrywa robot strażnik, a nie robot bezpieczeństwa. What the fuck? Robot strażnik, a nie robot bezpieczeństwa. To są przecież takie same. One się... Co? Czekaj. Robot bezpieczeństwa. Jaki robot strażnik oberwał? A ten jest strażnik. To co, to jakoś tam w niego przeleciało? What the fuck? Nie, w pełni sił. Nie wiem co tu się stało, ale nieważne. Klepiemy w czujniki. No, trochę to potrwa, ale oszczędzamy ogniwa, tak? O, Jesus. Dobra, już podejdę do tych robotów. Tak, tutaj dobrze poszło. A póki ja nie zaatakuję, to oni nie zaatakują tych takich nieaktywnych robotów. No dobra. To zrobimy może tak. Kurde, żeby nie strzelali w plecy sobie jakoś. Dobra, tutaj cyk. Zaatakujemy tego. Ło, pudło!
Analiza, atak celu, zlekceważony. Też... okej. Mogę jeszcze zrobić zwykły wymach taki bez... O, zwykły wymach go powalił. Sulik, mam nadzieję, że ci lepiej pójdzie. To proszę nie strzelać Sulikowi w plecy, tak? No, tutaj mam nadzieję, że jakoś... Ten się ustawił. Aha. Robot, dwa ataki. Nie strzela serią. To dobrze, bo stara się mnie nie zranić. A Sulika to tam pewnie was gdzieś, nie? No trochę to potrwa. Jakie to twarde jest. No ale to takie roboty, nie? Dobra, kolejny załatwiony. Kurde, jak to zrobić, żeby tutaj tego Sulika... Mam pomysł. Znaczy tak, poczekam sobie turę. Bo oni atakują najbliższych, nie? Tego zaatakuję. Po prostu. On jest chyba najbliżej Sulika, więc Sulik do niego podbiegnie. Ten będzie najbliżej robota, Vika i Cassidy'ego. To oni zaatakują tego, jak ja go zaatakuję. Dobrze mówię? Trzeba taktycznie to rozgrywać, żeby w siebie tu nie strzelali. Tak, on się zajmie tym. Tutaj będzie blisko. Taktyka. Mimo... Ten serią pociągnął. Tak się pewnie czuje już Vik? No w sumie dużo poziomów zdobył, ale... Dobra. To ci sobie będą... Tutaj on walczy. Ci sobie będą strzelać w te roboty. A tu muszę to jakoś dobrze wszystko rozegrać. Musimy zmniejszyć szanse na Loady. O, maksymalnie. Cassidy to by przez robota strzelał, tak? Chyba, że... O, stań sobie tu. O, zbliżyłem tego robota trochę do nich. I teraz jeszcze muszę się wrócić, żeby później Sulik atakował te roboty. Jakoś już je tam poranię. Ja tu wszystko dobrze zrobię. Chyba teraz trzeba dla Sulika przygotować kolejny cel, tak? Czujniki. Pudło. Ale to już atakowałem, więc on chyba też to będzie atakował. W sumie to nie jestem pewien. Tak, on tutaj. Oni tu sobie strzelają. Amunicję mamy. No i tak sobie gramy w Fallouta. No to co? No chcieliście te roboty... To coś tutaj porobimy. Jak będzie load, będzie na was. Chyba pomożemy może tu. O, trochę go zbliżę. Będzie łatwiej mu trafić. My polować na głowy. Na głowę robota. Powodzenia. Dobrze, dobrze, tu strzelamy. Nie, trafił we mnie. Mocno? No, tak trochę. Korekta. Tak, tego atakowałem, nie? Lekko ranny, dobrze. Podchodzimy. Pomagamy tutaj niszczyć. Dobra, Sulik tam sobie radzi. Załatwił robota, to zajmie się tym kolejnym tutaj. No za dużo nie zadają obrażeń. No to mają niezłą odporność na bronie palne te roboty. Czujniki. Nie odnosi obrażeń, nie szkodzi. Radzimy sobie. I jeszcze zwykły wymach. Okej. Dobra, pancer przeładowany. Tak, ten robot załatwiony.
ten tu leży. Nie wiem, czy Sulik będzie chciał go atakować. On ciągle jest sprawny, że tak powiem. Może nie w pełni sprawny, ale... Dobra, ten zlikwidowany. Ja stanę tak tutaj. Tak, ten też załatwiony. Ten nie wiem. Też. Czyli tutaj wszystko, tak? Teraz fajnie by było podobnie zrobić z tymi robotami. Tak, żeby tutaj sobie w plecy nie trafiali. Może wejdę jakoś tak głębiej tu. Jakoś tak sprytnie. Dobra, wejdę tutaj głębiej. A, ten jest ostatni. Dobra, dobra. Jeżeli bym stanął na przykład tu, zaatakował tego robota... Tylko, że te to łatwiej odrzucać też jest, nie? Chodzi o to, że jak będą w niego strzelać, żeby jeszcze serią zahaczali tak fajnie te inne. Może by tak wyszło. Zaraz coś wymyślę. Dobra, tu jakoś stanę. Tylko właśnie, żeby jeszcze Sulika nie zahaczali przy okazji. Dobra, niech oni tutaj też podejdą. Tak wygląda sytuacja, tak? A tu jest jeszcze robot. No dobra, to zaraz się nim zajmę. Nie zadawałem mu obrażeń. Tu są wszyscy. No tak średnio to ustawienie mi się podoba. Jak to zrobić? Może zrobimy tak. Podejdę tu. Puszczę turę. Jeżeli tego robota bym im podsunął bliżej... O, macie tutaj go. To chyba by w niego celowali. Sulik by sobie zaatakował tego. Chyba. Może jak oni będą przez Sulika tutaj jakoś strzelać. No to jest, są właśnie takie problematyczne kwestie. Może tego trochę im podsunę. O, idź za nim, idź za nim. Dobrze, oni będą strzelać w tych tutaj. No tego sobie strzela, tego sobie strzela. A robot? No nie, trafił w Wika, ale tak tylko troszeczkę. Dobra, nic się nie stało, chyba strasznego. Jak to zrobić? Sulik, zrobimy tak. Idź tam. Dobrze, dobrze, Sulik. Ty, Sulik, będziesz sobie bił tego robota, się umawiamy, tak? Idź stąd. Jeszcze cię przesunę. O, tego będziesz sobie atakował. A tu chłopaki... będą sobie bili tego robota. I tego obok. Aha, już, nie, dobra, dobra. Zobaczmy, co się stanie. Duchy prowadzić! Tak, tak. Ten odstrzelony. Aha, tu sobie, dobra, tego mogą atakować. Podprowadzimy im tego robota. Macie tu. I tego robota im podprowadzę. Tylko może tak bardziej tu. O, w tego sobie strzelajcie. No nie, no trafił go przecież w plecy. Ach, a ja mam mało steampaków. No i wszystko przez was, no. Ale dobra, oni sobie tu będą strzelać w te roboty. Ja muszę zająć się tymi już też. Podejdę tu. Sulik będzie atakował tego, a ja podsunę chłopakom tego. Ten załatwiony. Ten się trzyma. Ten się trzyma, nie szkodzi. Teraz tak, Sulik pewnie tego by chciał atakować. Ja podsunę
tego im. No, zginął. No dobra. Tura. No, tylko proszę nie w Sulika. Tutaj rozwalonet. O nie! Ten Cassidy stoi na linii strzału. Cassidy traci 39, nie? Vic traci 36. I tak uważacie, uważacie, uważacie. Nagle bum, jakaś seria, nie? No i to są właśnie te postacie w Falloutie. Jeszcze tego robota trzeba załatwić. No, miejmy nadzieję, że to jakoś fajnie pójdzie. Ja sobie tutaj go zajdę. Od tylca. Poczekam. Tak, tak, ustawcie się, pluton egzekucyjny. Raz. No, Sulik podejdzie jakoś tutaj z boku może. Miejmy nadzieję. Może go nie odstrzelą mi. Tak, tak, z boku podszedł. Jest dobrze. Ja tu jestem blisko, to serio nie będą chyba nawalać w tym kierunku. Robot podszedł i mu strzelił w krocze. No, takie roboty twarde. Jest zniszczony. Uwaga, uwaga. 8850 punktów doświadczenia. No, exp fajny, ale tutaj nieźle zostali poranieni. Muszę ich doprowadzić do stanu używalności. Chodźcie tutaj, chłopaki, wszyscy. Muszę was zobaczyć. Ledwie zipie. No to. Dobra, po kolei. Jeżeli chodzi o Sulika. W pełni sił. No dobra, on się jakoś uchował. Robot chyba też się uchował dobrze. W pełni sił. Roboty podeszły. O-o. O kurde, tu mogłem zamknąć drzwi, żeby windą zjeżdżać. Dobra, jakby co, możemy zlikwidować bariery i jakoś tędy uciec. Trochę się sytuacja zmieniła. Dobra, Vic na pewno oberwał mocno, nie? Opcje walki, jak tam dokładnie tu u niego to wygląda? 60 mu zostało. No to dużo steampaków trzeba w niego zaaplikować. A ja mam mało steampaków. Czyja wina? Widzów. No taka prawda. To widzowie chcieli, żebym bił się za robotami. Zobaczmy. Trzeba by trochę oszczędzać też. O, uleczyłem go na maksa. Dobra, mam nadzieję, że mocno nie przegiąłem, ale chyba nie. Także tutaj jest w porządku i Cassidy jeszcze oberwał, tak? Poważne obrażenia. Pokażcie mi go. Dwa steampaczki mu zaaplikowałem. 104. Brakuje 12. Okej, no chyba. Chociaż nie, no. Zaaplikowałbym mu jeszcze tego jednego. Sobie bym zaaplikował na pewno. 10, 30. Awaria systemu ochrony, zniszczyć cel. Co ty nie powiesz? Dobra, mamy jakiegoś ekspa. Dużo w ogóle do poziomu brakuje? No trochę. No to już są takie wartości poziomów, że już trzeba dużo tego. Może sejwik, bo tutaj poszło. Jak poszło, tak poszło. Trochę w plecy sobie postrzelali, ale trudno.
Zapiszmy tutaj grę sobie dalej. Okej. Okej. Dobra, jak mamy zapisaną, to spróbuję im coś tu odwalić. Oni coś tu czują. Też to Fallout. Zachcianki widzów. Można by sobie już jechać do jakiegoś tam nowego Rino, oddawać questa, to nie, zabij roboty. Zabij roboty. Osiem, dziesięć, Hej. Tego będą atakować, tak. Te będą podchodzić, to nie muszę stać w drzwiach. Nie zamknę drzwi chyba, nie? Za mało punktów akcji. No dobra. Tego będą atakować chłopaki, nie? Żeby tylko go za szybko nie zabili i się tam nie wbili. Dobra, ja stoję na widoku, trudno, biorę na siebie to. Tura. O, ten tutaj stanie w przejściu, to dobrze. Jest okej. Aha, tego atakuje, dobra. Teraz się zastanawiam. 26, tak. Teraz już w przejściu wolałbym stać. 4. Żeby do niego nie wyszli tutaj oni. Czyli mogę rzucić, wrócić się, dobra. No, twardy. W przejście. 14, dobra, nic strasznego. Dobra, 127, 4250. Roboty mnie interesują, które tutaj były takie z tymi strzelbami. Musiałbym, o, łapkę zobaczyć, dobrze. Stać. O. Okej, jeszcze taki był jakiś? Nie wiem. O, tu jest jeszcze jakaś łapka, ale to może być ten sam? Tak, to ten sam. Dobra. To ja się podleczę, tak? W brzuchu mi burczy. Okej, chyba nie ma już tu żadnych. Dobra, zostawmy na razie ten poziom. Poziom trzeci, jak to wyglądało? Tu są jakieś, ble. Dobra, momencik, muszę w ogóle zobaczyć amunicję u tego, znaczy ogniwa u Sulika. W pełni sił to na pewno,
A ogniwa u Sulika. On ma te ogniwa? Dużo ma? Dużo ma, dobra. Ma dużo. Gdzie jest mój dzielny robot? Chodź tu. Trzynaście, tak? Trzynaście. Czy ktoś tu jeszcze nie miał? O, chyba są dwa. Dobre i dwa, nie? Piętnaście. Cassidy nie miał jakichś granatów? EMP? Nope. Okularki założę, to roboty mnie nie poznają, nie będą atakować, tak? Nope. No to są dwa, tak? No dwa jak będą szły i strzelały z daleka rakietami tak średnio. Trochę średnio. Jakby zlikwidować barierkę. Nie, bez sensu. Dobra, zrobimy tak. Wejdę sobie tu. A wy razem ze mną. Chodźcie wszyscy. Czy są wszyscy? Stanę w przejściu. Tak się ustawili, tak? No tak bardziej na wprost. Robot, nie zupełnie o to mi chodziło. Wracaj tu. Skynet! Skynet. To jest ta słynna sztuczna inteligencja, tam? Może za słaby procesor w tym komputerze, w robocie. O, tak lepiej stuć. Już tu się nie ruszać. No, dobra, niech będzie. To co, sejwik jakiś? Well. Nie. Idź mi stąd. Człowieku. Zejdź z drogi. Z linii strzału. Sulik. Cały Sulik. Dobra, tutaj. Dobra, widzę, że nie mogę się za bardzo przemieszczać. Cassidy w sumie też by mógł się delikatnie cofnąć. A robot teraz źle stoi na linii, znaczy Cassidy na linii strzału, tak? Nope, nie podoba mi się to. Jeszcze raz. Robot nie wychodzi. Jak się teraz ustawią? Dobra, niech będzie. Hello there. Żyje. Trudno. Idą. Idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą, trzeci z rakietami. Żyje. Aha, ktoś tam jeszcze obrywa. Cassidy. Świetnie. Dobra, trzeba będzie to ogarnąć. O, tutaj ładnie oberwałem. Trudno, rzut. Ginie. Cassidy z łaski swojej. Jakby się tutaj sytuacja miała powtarzać. O, tu sobie stań.
czekamy. Żeby jakoś fajnie się tu ustawili, akurat tak wyszli jakoś tutaj do mnie w grupce. Już w ogóle byłoby super. Tak jakby coś tu jeszcze szło, taki zegarek był, a oni się nie ruszali. Okej. Poczekajmy. No te roboty już nie są jakieś bardzo groźne, tak jak te duże. Tak ładnie ustawione. Dobra, mamy to. Robot nabiera doświadczenia. Patrzcie, analiza danych zakończona. Coś tam gadał, nie? No dobrze, dobrze. Robot musi nabierać doświadczenia, wiadomo. Dobra, te punkty zostawiamy. Już więcej nie daje wrzucanie. Chyba jest dobrze. Jakoś tam trafiam. Nie przelatują te granaty na wylot, że tak powiem. O, dobra, mamy trochę więcej, więc robot będzie skuteczniej strzelał. Pokażcie mi tutaj to. No, taki nudny odcinek dzisiaj macie. Będę chodził, zabijał roboty, no. Ale to wina widzów. O, teraz gdzie ten drugi był? Ten? A, tu jest. 144, może być. Co, trzeba się podleczyć. Steampaki zużywać dalej. No cóż. Robot, chodź do mnie tutaj. Znaczy tak, ja jestem wyleczony. Tutaj ktoś oberwał w pełni sił. Cassidy tam obrywał na pewno. Lekko ranny. No dobra, zaraz zobaczymy. Steampak w dupsko. Lekko ranny. Zobaczmy, jak lekko ranny. O, dobra, zostawimy go tak. Sulik coś tam dostał? W pełni sił. Gdzie jest mój robot, który zdobył poziom? On tam analizuje dane cały czas. Sprawdza ten nowy poziom. W pełni sił. Cybernetyczny robot. Damy mu amunicję. Dobra, chyba mu nie zabraknie, co? Do widzenia. No, nie wiem, czy tam dalej jeszcze jakieś były. Dobra, na razie może tak. Chodźmy sobie na kolejny poziom. Zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Czyli to będzie czwarty, tak? No, są następne roboty. No są. No dobra. No, zamknięte to było. Tu jeszcze nie otwierałem, bo wjeżdżałem tamtą windą, tak? Jakoś. 85. O, podobna sytuacja. Tylko jak zainicjować walkę? Halo? No tutaj to od razu będą we mnie strzelać z rakiet, nie? Fajnie, żeby tu z zawinkla wyszły. Pożyczymy strzelbę od robota na przykład. Tylko czy ja sięgnę ich tam? Mogłem sobie z bagażnika wyjąć jakąś broń większego zasięgu. Muszę jakoś zainicjować walkę z robotami. Chodźcie tu wszyscy. Robot. Bliżej. Są dobrze ustawieni.
Handel. A czemu on tej broni nie chwycił? Analizował dane i odłożył na chwilę, tak? Tam jest jakaś amunicja w tym w ogóle? Zaraz zobaczymy. Opcje walki. Dobra, zdobył poziom, nic sobie nie zmienił chyba. Tak sam z siebie, więc... Okej. 143 zdrowia, znaczy zdrowia, no. Tej swojej wytrzymałości ma, tak? Okej, więc czy tu jest amunicja? Jest. Nie podoba mi się sunik tu. Zasięg strzelby. Pięć. Nie muszę z wycelowanego. Pięć. Pięć. Nie wrócę. Dobra, inaczej. Muszę wrócić w to przejście. A może jakoś można alarm włączyć komputerem? Halo? Nie, tutaj nic nie ma. Ty, robot. 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 Skynet. Zdobyłeś level. Masz być mądrzejszy. Chodź tu. Proszę nie hejtować mojego robota w komentarzach. To jest potężny Skynet. Chodź tu. Muszę go sobie na smyczy uwiązać. O, dobrze, dobrze. Może być. Uwaga, próba nawiązania kontaktu. Ja, może być. Sejwik jakiś. Żeby nie było. Dobra. Byleby tylko oddać strzał. O, świetnie. O, dobra, jest okej. No, nawet trafiłem. Okej. Nawet krytycznie trafiłem. Ej, za 47. Też to i tak nie ma wielkiego znaczenia. I tak trzeba granatem go rzucić. Jakby tak dostał w soczewki z tego krytyka, ale to tak się nie da. To już musiałby być wycelowany, nie? Dobra, żeby te się teraz tak fajnie też ustawiły. No tak. No to czekamy. Tylko proszę mi w plecy nie strzelać. Halo, ekipa. Chociaż fajnie ustawieni też, nie? Tutaj pod terob... O nie, źle się ustawił tu. To mi się już nie podoba. No ale dobra, spróbujemy jakoś rzucić. Może się uda rzucić, wrócić. Na pewno dwa razy nie rzucę. Czyli tak. 4. 3 plus 3 na powrót. To jest 10, mamy 11, szkoda, że nie 12, to mógłbym zrobić jeszcze jeden kroczek, ale już niedługo, znaczy niedługo, jak będzie nowy perk, to będzie dodatkowy punkt akcji. Dobrze liczę? 4, 7, dobrze. Nope. Kurde, zabraknie na powrót i oni wyjdą wtedy, więc nie mogę sobie na to pozwolić. No trudno, muszę to na siebie wziąć. No tura. Dobra. Cel uchwycony. No, tego się obawiam. Żeby tylko mnie nie przesunął tymi rakietami. Dobra, jest okej. A, tutaj przejście zablokowane. Roboty nie podchodzą. No dobra, to teraz próbujemy. Ginie. Podleczyć się delikatnie? Podleczę się. Okej. Zapraszamy kolejnego robota. O, teraz będzie chyba dobrze, nie? On już nie będzie miał akcji. A ten?
No ten, to tak się obawiam, chociaż no, nie jest źle, ale... No nie, to tak nie wyjdzie. Nie sięgnie go ten ładunek. What? Przetrwał. Ciekawe. No dobra, teraz żebym tylko ja przetrwał. Tura. O! Dobił? Dobił. No dobra, teraz ten tutaj. Rakieta z bliska. No to taki średni pomysł. Ale tylko na jedną mu starczyło punktów. Ginie. Łatwo. 1700. No dobrze. 126, 136. Tutaj nie ma żadnych amunicji do pobrania, nie? Chyba nie ma. Czy tam były jakieś roboty? Na pewno w ścianach były, ale ja nie wiem za bardzo, jak je uwolnić, bo to na tym etapie... Czy to by wyszło jakoś? Czy ktoś oberwał przez przypadek czymś? Chyba nie. W pełni sił. Lekko ranny Cassidy, ale to jest tak jak było. Chyba dodatkowych obrażeń nie dostał, czyli takie... Dobrze jest. Dobrze jest. Na razie. Dobra. Naprawa. Która to cyferka? Umiejętności. 3, 4, 8. Ósmy klawisz. Nie udaje się. Nie udaje się. Ale Vic już nie podchodzi. Ja mam lepsze umiejętności naprawy niż on. A nie mam jakiś kombinerek przy sobie, narzędzi, żeby mi to lepiej szło? Sulik czegoś nie nosił? Czy w bagażniku mamy? Jak to było? Wytrych elektroniczny to nie to. Do naprawy. Mieliśmy coś? Wytrychy? Kurde, nie ma. Przez większą część gry się mówi, że o, to się ta naprawa w ogóle nie przydaje. W końcu jak się przydaje, to oczywiście z bagażnika nie wziąłem sprzętu, nie? No to cały ja. No, ale na razie nie będę specjalnie wracał. Po prostu dłużej przy tym będę majstrował. Chyba się tu nic zaciąć nie może. O! Intruzi! Uruchomić systemy bezpieczeństwa. Gdzie? No jednak mogę. W taki sposób. A nie, to te roboty chyba by wstały, jak systemy bezpieczeństwa. Ich już nie ma. Czy tu były? O, tu jest jakiś robot. Dobra, idziemy. Na skradaniu. O, tu siedzą, ale... To są te duże, ale... Ja nie wiem, czy ja je mogę jakoś na tym etapie już teraz... Jak cały ten Skynet wzięty i w ogóle... Czy mogę jakieś specjalne systemy bezpieczeństwa odpalić, żeby to powychodziło? Też nawet to nie chciałbym, żeby w tym momencie powychodziło. Chyba nie. Jakby co, save zrobiony. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. No jest taki jeden. Ale on mnie chyba tutaj... Niby systemy bezpieczeństwa, jakiś alarm był, ale... To chyba tylko na tamte roboty działa, które załatwiliśmy. Ten jakiś taki niekumaty jest. Idziemy go znienacka tutaj rozjechać. Hello. Przebicie mnie. Tak, z tłukiem czujniki. To już nie powinni go nawet atakować, ci nasi. On będzie uciekał. O, tam coś jeszcze było. Coś tam czerwonego widziałem. 9, tak. Dobra, spróbuję go zagonić jakoś.
Dobra, tutaj. Robot nie będzie strzelał. Bo tu czujniki stłuczone. Może go zagonię do... O, tutaj coś widziałem. O, tu idzie! Dobra, to oni się nim zajmą. Tylko żeby w siebie nie... Chociaż nie, no może lepiej. To zaraz Sulik będzie biegł pewnie. Okej. Jest dobrze. Żeby go nie odrzucić za bardzo. Tutaj na ściankę go wepchnę jakby co. Okej. Dobra, ten z głowy. O, dobrze. A te tam siedzą. Okej. O! A nie, no one nie wyjdą, nie? One nie wyjdą. 275. Jeżeli Skynet nie może im otworzyć tutaj tych ścianek, to one same nie wyjdą. Aha, tutaj jeszcze miałem wam pokazać tę broń, bo to jest taka specjalna niby. O, już tutaj te zwłoki mu się porozkładały, tak? To jest niby specjalna, znaczy czytałem o tym, tam czytałem w necie o tej broni. Ona ma specjalnego perka zasięgowego. Ma zmniejszone kary jakby za zasięg, jeżeli chodzi o celność. Nawet niezłe obrażenia, 25, aha, takie stałe obrażenia, tak? Zasięg 32, bardzo duże. Tylko, że... no ja wiecie, wolę, żeby nasi towarzysze mieli jednak możliwość strzelania serią, nie? Jak wywalą serię, to zdecydowanie większe obrażenia wyjdą niż jakieś takie nawet wysokie punktowe obrażenia, 25. A, taka dosyć ciekawa broń, nie? Możemy zabrać gdzieś tam do bagażnika sobie. Jako interesującą broń. Jakbym musiał z daleka coś sięgnąć, to... To mogę tak strzelić. 6 granatów mi zostało, jakby coś tu wyszło. Był jeszcze jakiś robot tu? Taki po prostu? Może tak przeładuję sobie. Nie, tu nie ma żadnego podświetlenia. Dobra, zostawmy ten poziom w spokoju. Te roboty chyba się nie da. A może one nigdy nie wychodziły, nawet w przypadku jakichś szczególnych alarmów skynetowych? Totalnie nie wiem, ale możliwe, że im się tu nic nie otwierało. Tędy sobie zjadę. Trzeci jeszcze raz. Czy jeszcze były jakieś roboty tutaj? Ma, nie dwójka, tylko ósemka tu przecież. Na prawa, tak? Na prawo. Nie udaje się. Nie udaje się. O! Robot. Hello! A, już więcej pieniędzy. O, tam jest jakiś. Dobra, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. O, tylko tu będzie problem, bo on idzie tak na wprost. To będzie strzelał z rakiet. Ale windę mamy blisko. Dobra, coś się wymyśli. Pchnięcie. Czujniki. Na razie stanę w przejściu. Żeby chłopaki tu nie podchodzili. Chociaż może do windy od razu iść? Jest daleko jeszcze. A jeszcze jakiś chyba idzie, zegarek jest. A tam jakiś. Dobra, jeszcze tutaj coś.
Jeszcze coś się tu dzieje. Dobra, zróbmy sejwik. No ale zapowiada się na to, że bez ładowania tutaj normalnie jakoś to wyjdzie. No może iść po prostu do niego? Ile ja bym tu tur miał? Dobra. Niech podejdzie jeszcze. On może z wielkiej odległości tymi rakietami strzelać? Zobaczymy, gdzie on może podejść. Czy będzie w zasięgu rzutu? Chociaż z takiej odległości to ja pewnie na pewno nie trafię. A on już tu strzela! O dobra, tu mam osłonę. On ma nieograniczoną liczbę rakiet, nie? Także się z tego nie wystrzela. Ale tamte chyba nie mogą wyjść. Dobra, robimy inaczej. Czy ja mam dostęp do tej windy? Nie wiem. Ale tu trzeba coś zadziałać inaczej już. Przesuwam ich sobie. Zwłaszcza Sulika, żeby tam nie zaczął biec na tego robota. Idźcie mi stąd. Dzisiaj odcinek taktyczny. On pierwszy, później ja, dobra. Gdzieś chodzi po ścianach. Dobra. Aha. Nie wejdzie do windy czasami. O, Jesus. Ja mam wejść do windy, a nie ty. Sulik. A ja się zmieszczę też. Niesamowite to jest. Okej. 275. To jest poziom czwarty, tak? A ten trzeci. Dobra, oni nie widzą tego robota, nie? Zobaczymy, co się stanie, jak stanę. Może tu podejść? Się to troszkę komplikuje z tym robotem tutaj. 10, 11 jest tu. Dobra. Ten robot tu będzie szedł, a tu mnie nie widzi, nie? Chyba. Nie jesteśmy w walce, to na niego nie będą biec. Już teraz to już będzie ich widział. Nie jest dobrze. No teraz jest dobrze. Nie, bo nie było dobrze, bo ten robot był w pobliżu, w zasięgu granata. Dobra, teraz jest lepiej. Okej. Porobiony. Już się bałem, że na wylot przerzucę i trafię w swojego, nie? To by było smutne. Jacy wrogowie, halo? Nie ma wrogów. 600 expa za takiego robota, nie? Dobra, idziemy jeszcze sprawdzić. Ile mi granatów zostało? Ostatni? Ostatni granat został. No tu siedzą w ścianie, to nie wyjdą, nie?
Tam było to biuro tego generała całego, Cliftona, tak? Ej, tu pułapki. Zapomniałem. No dobra, to już chyba takie rozpracowane. Nie, tu żadnego nie widzę. Nie, tu chyba nie było już żadnych robotów, nie? Okej. Nie było. No i mamy godzinę akurat, więc... Więc jest spoko. Chodźcie tutaj od tych pułapek z dala. Winda. Nie wiem, coś tu jeszcze powinienem zrobić? Coś chcecie? Na razie nie wyjeżdżam z tej bazy samochodem. Wyjedziemy w następnym odcinku. Jeżeli coś ważnego pominąłem, możecie pisać, to jeszcze to zahaczę, nie? Na pewno nie chce mi się sprzętów zbierać i wsadzać do robota. Podejdę do samochodu sobie na spokojnie. Zostawimy jakiś sprzęcior w bagażniku. Ale steampaczki się kończą, co? Ile mamy steampaków w tej chwili? 26. No ale są te super steampaki. A nie, tu mamy przecież jeszcze 5. To jak się ma tak... Aha, no dobra, nie, no ale to jeszcze. To jeszcze jakby jakieś roboty były, to można by z nimi walczyć. Zostawiamy sobie te granaty EMP, zwłaszcza, że trochę zwiększyłem sobie te umiejętności rzucania, to jakby co, to rzucę. Ciastko. Zostaje na ciężkie czasy, tak? 43 tysiące. Dobrze. No to chyba tyle. Gdzie jest mój robot? Znowu się spóźnia. Tutaj jedzie. Chodź, robot, się ustawimy do zdjęcia, żeby się z widzami pożegnać wszyscy tu. Ładnie. O, chodź. On nie chce być na zdjęciu. Gdzieś tam jedzie. On na pewno ma to ustawione, żeby się blisko mnie trzymać? Dobra, przyjechał do zdjęcia. Trzymajcie się, na razie.